Panie w Chrystusie, Panu, bracia i siostry, zgromadziliśmy się dzisiaj, 18 maja, w stulecie urodzin naszego wielkiego rodaka, możemy też dzisiaj powiedzieć wielkiego patrona, wielkiego człowieka, wielkiego papieża, aby Bogu dziękować za dar Jego życia, Jego posługi i dar Jego nauczania. Myślę, że nikt dzisiaj nie wątpi, że słowa z Ewangelii według świętego Jana, które słyszymy w 10 rozdziale, w 14 wersecie, ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a one mnie znają i idą za mną. Bardzo dokładnie podchodzą do osoby świętego Jana Pawła II. Myślę, że cały jego pontyfikat, całe jego życie jest dla nas wszystkich takim odbiciem miłości Boga. Każde jego słowo, każde jego pouczanie, wszystko to, co słyszeliśmy, co widzieliśmy, wszystkie jego pielgrzymki, wszystkie jego działania, o których może dziś się mało mówi. Każda modlitwa, która była zanoszona, może tam w tej prywatnej kaplicy w Pałacu Papieskim. Wszystko to dzisiaj przynosi owoce. Wszystko to jest dla nas wielkim testamentem. Bo ten testament, który zostawił nam, jeśli popatrzymy, jest bardzo malutki, jest bardzo skromny. Ale jeśli wczytujemy się w każdą homilię, każdą encyklikę, każdą adhortację, każde przemówienie, które Bóg przez Niego dawał nam, to widzimy ogromny skarb i ogromny testament. Bracia i siostry, Bóg dzisiaj daje nam tą setną rocznicę Jego urodzin, abyśmy nie tylko się Nim zachwycali, nie tylko dzisiaj wspominali z nostalgią. Może dzisiaj w sercu wielu z nas gdzieś tam pojawia się taka myśl, że dzisiaj nam brakuje takiego pasterza. Dzisiaj w takie trudne czasy może byśmy chcieli mieć takiego pasterza, który zna owce swoje i one go znają i idą za nim. Ale popatrzmy się też na Jana Pawła II dzisiaj oczyma tej Ewangelii, którą żeśmy usłyszeli. Rozdział 21 mówi nam o tym, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu, tak jak teraz przeżywamy ten czas Wielkiej Nocy, czas paschalny, pyta Piotra, czy miłujesz mnie? Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? To samo pytanie w swoim czasie, a dokładnie 16 października 1978 roku usłyszał Karol Wojtyła jako kardynał Krakowa. Karolu, czy miłujesz mnie? I odpowiedział tak, jak odpowiedział Piotr. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Odpowiedział, biorąc na siebie odpowiedzialność za cały Kościół. Bracia i siostry, jest to dla nas naprawdę wielki dar, że właśnie w tym czasie, dla nas trudnym, kiedy Polska, ale też i Ukraina, gdzie teraz mieszkamy, czy dawny Związek Radziecki, były bardzo mocno pogrążone w tej niewoli komunizmu. W tym Egipcie, który nie dawał nam wolności, że właśnie z tych naszych terenów Bóg wybiera Piotra naszych czasów i który ma odwagę i ma zaufanie do Boga i mówi, tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię. Święty Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu bardzo mocno wyróżnił się tym, że kochał Kościół, troszczył się o Niego rzeczywiście jako ten, który znał ten Kościół. Wiedział, jakie w Kościele są problemy,
jakie trudności, wiedział, czego każdy wierzący oczekuje, jak bardzo pragnie zobaczyć to prawdziwe oblicze Boga. W swoim pontyfikacie bardzo mocno na tym bazował, aby objawić człowiekowi miłość Boga ku niemu, aby objawić prawdę o Bożym miłosierdziu. Dlatego w krótkim czasie, po tym pierwszym pytaniu, następuje następne pytanie, tak jak w Ewangelii według świętego Jana. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? I dokładnie 13 maja 1981 roku, w czasie nieudanego zamachu na świętego Jana Pawła, Bóg stawia to pytanie, na które on też odpowiada. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Bóg mówi, paś owce moje. Bracia i siostry, widzimy, że mimo to, że święty Jan Paweł II jako papież nie pasował do ówczesnego świata, tak jak i dzisiaj wielu nie pasuje. Mimo to, że jego nauczanie, to Boże nauczanie, nie podobało się wielu, mimo to, że to wszystko, co głosił i jak głosił, było przeciwne tym wszystkim systemom, którym w tym czasie kierowały czy próbowały kierować światem, on ufał bardziej Bogu niż komukolwiek innemu. Naprawdę ten pontyfikat, który był bardzo mocno założony w zaufanie Bogu, to hasło, które było hasłem jego życia i pontyfikatu, totus tuus, cały Twój, to jest to, co dzisiaj Bóg chce nam przez osobę Jana Pawła przypomnieć. Abyśmy w tym czasie, w którym teraz żyjemy, w tym czasie, w którym teraz nam może brakuje takiego człowieka, który by nam wskazał taki przykład autentycznej wiary, głębokiego zaufania i takiego zawierzenia siebie Maryi. Zawierzenia siebie Maryi, aby całkowicie oddać siebie i swoją posługę tak jak ona zaufała Bogu. Bracia i siostry, to trzecie pytanie, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana. Piotrze, czy miłujesz mnie? To trzecie pytanie też usłyszał święty Jan Paweł II, dokładnie 2 kwietnia 2005 roku, kiedy odchodził do wieczności, do Ojca Niebieskiego. Jak mówimy o świętych, który rodził się dla nieba. I on odpowiada z całą świadomością: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I nawet wtedy, kiedy odchodzi z tego ziemnego świata, dalej działa. Nawet w momencie swojej śmierci, dla tłumu, który tam czuwał u okien Pałacu Papieskiego na placu świętego Piotra, jest wielkim świadectwem. Wielu ludzi w tą noc na nowo odkryło w sobie potrzebę relacji z Bogiem. Wielu ludzi się nawróciło. Dla wielu ludzi nawet to odejście z tego świata było światłem, które pomogło im wrócić do Boga. I tak Bóg przez świętego Jana Pawła II działa po dzień dzisiejszy. Myślę, że dzisiaj, gdy słuchamy jego nauk, kiedy słuchamy jego katechez, kiedy słyszymy jego głos, nasze serce płonie, jak tych uczniów, którzy uciekają do Emaus. Myślę, że te słowa, które dzisiaj możemy na nowo odczytać jako słowa prorocze, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi dla Chrystusa, są dla nas wskazówką, abyśmy się nie bali, abyśmy przede wszystkim dzisiaj żyli Słowem Boga, abyśmy budowali nasze życie na Eucharystii, abyśmy byli mocną wspólnotą Kościoła, którą nikt i nic nie może zniszczyć. Myślę, że te słowa, które
wypowiedział też i do nas tutaj w 2001 roku, gdy odwiedził Lwów, gdy odwiedził naszą ojczyznę. Kościele lwowski, wypłyń na głębie. Są bardzo prorocze i są dzisiaj bardzo aktualne. Każdy z nas w swoim sercu ma tą potrzebę tej głębi życia duchowego. Każdy z nas w sercu czuje to pragnienie, ten głód Boga, o którym tak mało mówimy, nad którym tak mało się zastanawiamy, czy ciągle na niego nie mamy czasu. Bracia i siostry, dziękując dzisiaj Bogu za tak wielkiego świętego, od którego mamy się co uczyć, myślę, że przyszedł taki czas, abyśmy jeszcze raz słuchali się w te słowa Boże, które Bóg do nas kierował i kieruje przez osobę świętego Jana Pawła II. Myślę, że dzisiaj też, kiedy przeżywamy tą 29. rocznicę, kiedy tutaj do tej katedry wszedł jako ordynariusz kardynał Marian Jaworski, jest dla nas też takim świadectwem miłości Boga, że mógł tu wejść. Może niewielu z nas tutaj obecnych pamięta ten czas, ale wiem, że działo się to z wielkimi trudnościami i oporami. Ale Bóg tak chciał i to się dokonało. I On wszedł jako pasterz, aby być pośród swoich owiec, aby paść ich. Bracia i siostry, prośmy dzisiaj o taką żywą wiarę, o którą tak mocno troszył się święty Jan Paweł II. Prośmy Boga dzisiaj o to, abyśmy nie tracili nadziei, aby mimo tych trudnych czasów, smutnych czasów, bo ciągle słyszymy o jakichś złych wiadomościach, mało jest dobrej nowiny, abyśmy mieli nadzieję, abyśmy żywili nasze serca, abyśmy w naszych rodzinach żyli dobrą nowiną, Ewangelią. Prośmy Boga, abyśmy nie zatracili miłości. Źródłem miłości jest Eucharystia, przeżywana tutaj w Kościele jako wspólnocie. Źródłem miłości jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I tej miłości dzisiaj potrzebujemy. I ta miłość nam pomoże przetrwać, przeżyć, a jeszcze bardziej się umocnić w naszym wierze. I jeszcze bardziej nas łączy. Prośmy o to dzisiaj Boga, dziękując Mu, bo mamy za kogo i za co dziękować. Ale też i weźmy te słowa, weźmy też tą osobę świętego Jana Pawła do swojego serca. I tak jak on, tak jak te słowa dzisiaj ostatnie z tej Ewangelii. Pójdź za mną. Święty Jan Paweł II dzisiaj mówi do nas tymi słowami Ewangelii. Pójdź za mną. Zaufaj Bogu tak jak ja zaufałem. Zawierz się Maryi tak jak ja się zawierzyłem, jak zawierzyłem cały Kościół i swój pontyfikat. To jest ten fundament, który jest wieczny, na którym dzisiaj powinniśmy budować. Kończąc te rozważania, chciałbym, abyśmy się pomodlili do Boga, prosząc za wstawnictwem świętego Jana Pawła II. Jezu, dobry pasterzu, Ty znasz nas i nasze życie, czasem rozdarte, podzielone, a nawet rozbite. Ty znasz dobro ukryte w nas pod nawarstwieniem zła. W swoim miłosierdziu ukaż nam to dobro i pomóż nam je rozwijać. Spraw, byśmy odważyli się być dobrzy, a przez to naprawdę piękni. Uczyń nas spokojnymi. Prosimy Cię przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, dobrego pasterza. Prosimy Cię, byśmy poznawali Cię w ciszy adoracji, słuchając Twego słowa, karmiąc się Tobą i z szacunkiem spotykali się z każdym człowiekiem. Amen.